W dzisiejszym odcinku kontynuujemy jedną z waszych ulubionych serii, czyli przetestujemy kilka zupełnie nowych, viralowych pranków z TrumTruma. Tak, TrumTrum to jest, słuchajcie, najlepszy kanał, mój ulubiony, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli lubicie serie, na których robię te pranki, ponieważ według mnie są one epickie. I nie wiem, jak to jest możliwe, że Jack zawsze tak się na nie wkręca. Dobra, więc przejdźmy w takim razie teraz do pierwszego pranka. Słuchajcie, pierwszy prank wymaga od nas czegoś takiego. Jeżeli pójdziecie sobie ze znajomymi na przykład właśnie na jakiegoś fast fooda albo coś zjeść po prostu i oni na przykład będą się spóźniać, to bierzecie wtedy ich specjalny kubeczek. Dobra, i prank polega na tym, że robicie w jakimś sosie malutkie po prostu napoczęcie, idealnie na tyle, żeby zmieściła się do tego słomka. I patrzcie, teraz to ze słomką wsadzoną wsadzacie tutaj i tak podanego drinka możecie dać waszemu kumplowi. Wtedy on zamiast coli napije się majonezu. Ale przypał, że jestem twoim kumplem jedynym. Co za najgorsze gówno na świecie. O, elo, elo stary. Elo. Uważaj na mojego nowego kolegę. Jak robisz pranki, postanowiłem, że oddzielę się od ciebie i tym razem się nie nabiorę na nic, więc będę uważał na lekcję. Ale za to, że ostatnio się tak sprankowałem, kupiłem ci kolę dzisiaj w maku. Normalnie pachnie, normalna kola, stary, dobra. Okej, okay, wszystko z nią git. Widzę, że odpoczywała parę dni, ale to git. Ej, wleciał ten majonez! Co mnie jest? Majonez! Proszę pani! Dobra, kolejny prank, skoro już jesteśmy w temacie majonezu, to jak macie pączka, musicie znaleźć tą dziurkę, przez którą została wlana marmolada. Następnie bierzecie cokolwiek, czym przebijacie to, powiększacie lekko tą dziurkę, następnie nabijacie majonez w tą dziurkę i wpuszczacie masę majonezu do pączka. Tłusty czwartek, czas zacząć. To jest prawdziwy tłusty czwartek, pączki z majonezem. A takiego pączka możecie dać swojemu kumplowi, tak jak tutaj widzicie na filmiku. Uuu, jest pączek! Wygląda całkiem nieźle. Okej. Okay. To cię nauczy nie podjadać kumplom pączku! Znowu! Uwaga, kolejny lifehack, jeden z moich ulubionych, ponieważ bierzecie Kinder Niespodziankę oraz kurze jajko i chyba już się domyślacie, co tak naprawdę z tym będzie. Jedno to zupełnie normalne czekoladowe jajko, a drugie dopiero stanie się czekoladowe i w momencie, gdy ktoś się ugryzie, to dowie się, że to nie jest Kinder Niespodzianka lub też inne czekoladowe jajko. Ale do tego musimy oblać obydwa czekoladą, bo wiecie, Kinder Niespodziankę zazwyczaj się w ten sposób rozrywa, zanim się je zje. A chcemy tego, żeby niczego nieświadomy Jack ugryzł to jajko. Ugryzł to jajko po prostu, gdy jest oczekoladowione i wtedy się dowiedział. Dobry prank, podoba mi się. Dobra, więc tak, musimy zacząć od tego, żeby w jakimś naczyniu roztopić po prostu czekoladę. Udało się chyba idealnie. Pytanie brzmi, czy ta czekolada będzie się teraz trzymała jajka. A nie mam pojęcia. Dobrze jest. Dobrze, dobrze. Więcej czekoladek, już mam się obrzydzić, to jest git, wygląda tak samo. Znajdźcie różnicę. Jezu. Dobra, jeżeli nie wyjdzie wam jedno do tego pranka, to zróbcie, żeby obydwa wyglądało obrzydliwie. Trwa lekcja od 15 minut, a Łukasza nie ma, on się spóźnia, ja boję się, że go normalnie nie nabiorę. Ale zobaczcie, tutaj mam przygotowanego tego pierwszego pranka. Ja nie znam osoby, która tu się nie nabrała. Jest genialne. No! Przepraszam za spóźnienie, przepraszam. Boże, przepraszam. Co ty masz na ręce, proszę? Przepraszam? Nic, bo robiłem stary własnej roboty jajka czekoladowe. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. Stary, ale wygląda kozacko. Trochę rozmokło, ale powinno być kit. Stary, jest wapór dobre. Zdrowie. Co to jest? O! Ty pranksterze. O, nice. Kolejny lifehack.
to jest kola z sosem sojowym. Mój kumpel znowu ma przerąbane. No, mój kumpel stary ma przesrane porządnie. Nie, ale stary, tak szczerze, to jest lifehack, na który się bardzo łatwo nabrać. Tylko, że tak w prawdziwym życiu uważam, że nie ma nic gorszego, żadnego gorszego lifehacka, niż dosypywanie czegoś komuś do picia albo dolewanie, więc to jest lifehack, który jest tylko w celach humorystycznych, jakby co, nie róbcie akurat tego. Ej, stary, zajebiście, byłem właśnie w kiblu się wysikać, co tak mokro? Jajko ci się wylało. Daj łyka. No, nie! Daj łyka. No zostaw! To za wczoraj. Co to jest? Sos sojowy, najlepszej jakości. Ty pranksterze, proszę pani! Ernest znów prankuje! Ej, dobra, teraz pokażę wam genialnego lifehacka w międzyczasie, którego teraz wymyśliłem. Na małe bombonierki robicie takie kulki, potem maczacie w czekoladzie. No nie. I to teraz jest jak guma do rzucia. O nie, zatonął. Chodź tu. Ała, tu jest wrącek. Dobra, ja nie wiem co robię na tym odcinku. Ten gofur stary jest ciężki do nagrania. Wcale nie! Wcale nie jest! Nie wiem, czemu wsadasz rękę do wrzątka od 5 minut. A dopiero stare ogórki teraz. Zobaczysz na tego pranka, bo on jest naprawdę genialny. Bierzecie sobie takiego ogórka i to jest podobny prank. W tym lifehacku musicie wziąć sobie trochę Nutelli. Następnie bierzecie waszego ogureiro. Ja pierdzielę. Choć to wygląda na lepsze niż tamto. Ej, teraz powiedzcie, co byście woleli zjeść? To jajko, czy tego ogórka? Stary, ja się czuję jak ten typ, co robi tajskie lody, co wiesz, tak zeskrobuje. A, no. I daje. Co myślicie o tym? Ja pier... Nie. Czekaj, bo to jeszcze na patyczku musi być, stary. I uwaga. Nie widać różnicy. Nie. Co się z tym dzieje? Dobra, zostaw go już tak w tej misce, czy... No bierzesz. O Jezus Mario. No bierzesz się, że to banan w czekoladzie? Tak, nabiorę, jakie to jest zwracalne danie w ogóle. Git, wygląda apetycznie. Patrzcie, mój ostatni prank na to na pewno się nabierze, dlatego że zobaczcie, to jest idealnie podrobione. I wiadomo przecież, no co to może być, jak nie banan w czekoladzie, prawda? Elo, mordo. Elo. Wziąłem tym razem młotek, nie podawaj mi nawet ręki, bo możesz mieć jakiś porażacz prądu, czy... W ogóle to ciebie chyba poraziło, mam wrażenie, czasem. Co pierdzielasz? Banana w czekoladzie, nie widzisz? No wygląda nieźle, co to, Chiquita? Stary, no, jeszcze nie dojrzał, więc jest trochę zielony, stary. To jest firma nowa, Chihuahua. Chihuahua banany. Nieźle wygląda, daj spróbować. Dobry, dobry. Co? Dzięki, stary. Słuchajcie, za to, że robiłem tyle pranków, to jesteśmy teraz u pedagoga, zaraz będzie Łukasz i on mnie chce wkopać, ja wam mówię. On po prostu jest takim hamem, ale ja się zemszczę zanim on to zrobi. Zobaczcie, mam tutaj Nutellę i on tutaj usiądzie, on się doigra. Dzień dobry. Hello, mordo. Widziałeś moje nowe spodnie? Działają na twoją głupotę, żeby w razie czego w nic nie wejść. Co? Mówiłem ci, wyrzucamy go ze szkoły. Nie! Za pranki? Mój ojciec jest tu dyrektorem. Żaden debil mnie już nie sprankuje. Sorry, nie w tą stronę. No dobra, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Te lifehacki wyszły trochę mocniejsze niż myślałem. W sensie, nie wiedziałem, że to będzie aż tak debilne. Dzięki Trum Trum za pomysły. W następnym odcinku przetestujemy kolejne kilka lifehacków, które... zdawałyby się warte tego, więc subskrybujcie i widzimy się już jutro o godzinie 18:00. To na tyle, na razie. Trz.